Cześć, ja jestem Michał i witam Was na kanale Po Prostu Klocki. W dzisiejszym odcinku recenzujemy taki dosyć unikatowy zestaw z linii The LEGO Movie 2 o numerze katalogowym 70847-6+. Good morning, Sparky Babies, czyli dzień dobry, brokaciątka. Tak, pudełko prezentuje się od tyłu. Dlaczego mówię, zestaw jest unikatowy? Ponieważ był to unikat dla LEGO Store'ów, LEGO Shop'u, jednakże już nie jest tam dostępny i teraz jego ceny są bardzo wysokie, wręcz absurdalnie wysokie. I ja tutaj chciałbym pozdrowić mojego kolegę Kacpra, dzięki któremu tak w zasadzie mam okazję recenzować ten zestaw. Załatwił mi on go w jednym ze sklepów za granicą za cenę 38 zł, co jest wręcz genialną ceną jak za ten zestaw, gdyż jest to cena poniżej ceny katalogowej, czyli poniżej ceny, w jakiej ten zestaw był dostępny w LEGO Store i w LEGO Shopach. Otwarcie tego zestawu to nie lada gratka dla kolekcjonerów, dlatego ja robię to z wielką przyjemnością. No i niestety, przeciąłem sobie pudełko. Ja to jednak umiem w te unboxingi. No i kurde, znowu będę na siebie zły, bo sobie rozwaliłem pudełko od dosyć unikatowego zestawu. No trudno, już nic z tym nie zrobię. Mogę co najwyżej poszukać gdzieś do kupienia samego pudełka od tego zestawu, chociaż wątpię, że ktoś będzie takowe sprzedawał. Zgodnie z instrukcją, natomiast tak wyglądają elementy zapasowe. Nie wyróżniłbym tutaj raczej nic specjalnego, więc myślę, że omawianie możemy sobie zacząć od minifigurek. Dostajemy tutaj najbardziej podstawową wersję Meta. Jest on wyposażony w dwa takie bidony, poidełka dla dzieci, nie wiem. Posiada on standardowy dla serii The LEGO Movie 2 nadruk. Nadruki tak w zasadzie zarówno z przodu jak i z tyłu. Fajna jego standardowa fryzurka, alternatywny wyraz twarzy taki, nie wiem nawet jak go opisać. Natomiast z przodu taki uśmiechnięty, zawsze spoko figurka, aczkolwiek mogliby dać inną. Natomiast Lucy jest wyposażona w płytę Everything is Awesome. Pamiętajmy, że ona ją nagrała, przynajmniej tak było w filmie. Tutaj jest fajnie pociągnięte takie nadruki, też jest to dosyć standardowa figurka, fryzurka ją tylko trochę wyróżnia, również takie dwa wyrazy twarzy, spoko figurka, aczkolwiek też nie jest jakimś mega unikatem. Natomiast to dlaczego wszyscy kupują ten zestaw, czyli dwa brokaciątka różowe oraz takie turkusowe, każde z nich ma inny nadruk. Mi osobiście bardziej podoba się chyba ten. Na twarzach posiadają takie jak gdyby tatuaże, miejmy nadzieję, że są zmywalne. Z tyłu brak nadruków. Fajne takie elemenciki urozmaicenia. Zawsze można też wykorzystać na jakimś festynie czy czymś takim. Tak prezentują się konstrukcje z tego zestawu. Mamy tutaj tak w zasadzie jedną główną konstrukcję z jedną prostą funkcją bawialną, polegającą na wystrzeleniu tej oto gwiazdki. Możemy ją sobie tam z powrotem wsadzić. Mamy tutaj takie dwa liście palmowe, jednego jakiegoś większego kwiatka, jeszcze jedną jakąś drobną roślinkę. Nie jest to nic specjalnego i przypuszczam, że
gdyby dali coś takiego do polibaga, raczej nikt by tego nie kupił. No i tutaj jeszcze w środku widać tą łopatę, fajnie to akurat wymyślono. I ciekawostką jest to, że jeżeli od gwiazdki odczepimy ten element, przyczepimy gwiazdkę tutaj, to możemy zrobić z tego jakieś tam latadełko, pojazdę dla brokaciątka. Zawsze to urównajcę zabawę, aczkolwiek nie wiem, jaki jest tego sens. Chyba wolałbym, żeby zamiast tych dwóch elementów dali nam drugą gwiazdkę. Reasumując, zestaw ten nie wnosi nic specjalnego, nie jest to nic ciekawego, ani nic wartego swojej aktualnej rynkowej ceny. Dodatkowym minusikiem jest to, że dostajemy tylko dwa brokaciątka, a nie tak jak to było w filmie 3. No myślę, że cena dla tego zestawu adekwatna do tego, co tu dostajemy. Jeszcze biorąc pod uwagę, że można go było dostać tylko w cenie katalogowej, byłoby to może 4 na 10, 5 na 10. Coś tego, ale bardziej chyba w stronę 4 na 10, gdyż naprawdę nie ma tej absolutnie nic specjalnego. Także dzięki za oglądanie, no i cześć.